mężczyźnie oznacza dożywotną wypłacaną rentę. No ale to tylko na marginesie. No to teraz proszę tych, którzy są za karą śmierci, żeby wypowiedzieli argumenty przeciwko niej. Ja się wstrzymałbym głosu, ale ja bym chciał jednak taki. A więc co jeśli na przykład sąd wyda niewłaściwy rozsąd? Oczywiście, to jest taki koronny argument. Jeśli by na przykład teraz na Białorusi wprowadzić coś takiego jak kara śmierci. No ale dla niejasnych morderstw i spraw jest kara dożywocia. Więc nie każdy musi dostać od razu karę śmierci, prawda? Prowadzili tam karę śmierci. Skrajna forma kary, więc musi być zadawana w skrajnym przypadku. Nie ma wątpliwości. To z pewnością. To w każdym systemie karnym nie bierze się szerzenie istnieje. Ale niemniej jednak pomyłki sądowe się zdarzają. Ale to teraz bardzo często się wraca do już osądzonych spraw, stosując nowe techniki kryminalistyczne, zwłaszcza związane z badaniem DNA, biologicznych śladów. I już w kilku przypadkach zrewidowano wyroki, uznając za niewinne osoby, które wcześniej skazano na śmierć, a te wyroki wykonano. Tak? A życia się nie przywróci. A życia się nie przywróci. Także to jest argument oczywiście bardzo silny, ale coś go osłabia. Słucham. Tak zwana osoba dobra nie ma prawa decydować o tym, kto ma żyć, a kto ma umrzeć. Jeżeli ja jestem tym dobrym, nie jestem tym kryminalistą, to nie mogę decydować, czy ktoś ma umrzeć, czy nie za swój czyn. Ale dlaczego? Bo to nie jest argument. To jest argument za to, że po prostu nie mamy prawa decydować o czyjejś śmierci. Ale to nie jest zrozumiałe. To znaczy nie mamy prawa. No właśnie, jak ktoś popełnił zbrodnię, no to jesteśmy sędziami. To on popełnił, to ta druga osoba popełniła zbrodnię i to nie czyni nas, tak jakby powiedzieć, proporcjonalnie zdolnymi do tego, żeby go uśmiercić. Ale zaraz, bo to jest jeszcze nie rozumiem. Mamy prawo kogoś wtrącić do więzienia, a zabić nie mamy prawa. Mamy prawo to bez własnowolnić, to nie jest równoznaczne ze śmiercią. Ale dlaczego nie mamy? Bo to jest pozbawienie, najwyższej wartości życia. Ale co z tego? Dlaczego nie mamy prawa, jeżeli to jest zbrodniarz, który zabił wiele osób? Dlaczego? No to argument nie może być postulatem. Argument musi przemawiać. Musi mieć pewną strukturę logiczną. Musi wskazywać na pewną korzyść albo na pewne zło, które wiąże się z działaniem, które podajemy wątpliwość. Jakie zło wiąże się z wykonywaniem kary śmierci? Bo pan mówi o uprawnieniach. Tutaj to jest niezrozumiałe, no bo sędzia ma te uprawnienia w systemie, kiedy nie chodzi też, jeśli chodzi o prawo moralne do tego, żeby to właśnie to mamy rozstrzygnąć. To my się tutaj mamy zastanawiać, czy jest moralnie dopuszczalne, żeby karę śmierci stosować. A pan mówi, jest to niemoralne. To trzeba uzasadnić. Właśnie zbieramy argumenty na rzecz tezy, że stosowanie kary śmierci jest tak dalece niemoralne, nieetyczne, że nie może być akceptowane przez prawo. Ale zaraz panu zwrócę głos, pan teraz. No, według mnie ta współczesna forma zadawania tej kary, czyli taka bardzo humanitarna, żeby nie sprawiała bólu temu oskarżonemu, przynajmniej w tych cywilizowanych krajach, nie mówię tutaj o Afryce. No ale to chyba możemy przyjąć takie założenie. Nie spełnia swojej do końca roli, ponieważ człowiek, który obcuje ze śmiercią, niejako napawa się nią, ten humanitarny sposób może nie robić dla niego żadnego wrażenia. To jest ważny argument, tylko on trochę inaczej się go formułuje. Znaczy, chodzi o to, że jak się wykonuje wyrok śmierci w sposób taki bardzo komfortowy, bezbolesny, no to jakby dolegliwość tej kary śmierci jest odpowiednio mniejsza. Ale nie do końca tak jest, ale to jest ważny argument. Nie do końca tak jest, bo tak naprawdę uważa się, że ta dolegliwość, o którą tutaj chodzi, polega na oczekiwaniu na wyrok, a nie na samym cierpieniu podczas jego wykonywania. Ale generalnie jest taki argument, że dolegliwość tej kary jest iluzoryczna.
ponieważ on tam miesiąc, czy dwa, czy trzy czeka na jej wykonanie i jest, się stresuje. Kiedyś się stopniowało kary śmierci, były mniej bolesne i bardziej bolesne. Tak, tak, ale to, oczywiście dzisiaj nie dyskutuje się o tym, czy ta kara powinna być okrutna, rzeczywiście jest taki paradoksalny argument, że ta kara to jest kara za mała. Kara pozornie wielka. Czyli argument odwrotny do tego, który się najczęściej narzuca. Zaraz panu dam głos. Bo najczęściej narzuca się myśl, że kara śmierci jest okrutna, że jest przejawem okrucieństwa, że podstawa emocjonalna dla zasądzania kary śmierci i następnie wykonywania jest nie do zaakceptowania, że tą podstawą jest agresja, zemsta, okrucieństwo, a więc jak najgorsze uczucie. I to jest koronny argument, prawda? Że jest okrucieństwo. Wykonując karę śmierci, idziemy na pasku zbrodniarza, że przemawiamy jego językiem, że schodzimy na jego poziom. On był okrutny, on był agresywny, on był dziki. A teraz my jesteśmy w tej retorsji, sami jesteśmy dzicy, agresywni i okrutni. On zwycięża poniekąd moralnie nad nami, bo wciąga nas na swój poziom. Jakby dyktuje nam warunki. A odstępując od kary śmierci, wznosimy się ponad niego. No? Okrucieństwo kary śmierci to jest oczywiście podstawowy argument. Nie chcemy być dzikusami, nie chcemy być tacy jak ci zbrodniarze, nie chcemy przemawiać językiem przemocy. To jest zdecydowanie, obok pomyłki sądowej, najważniejszy argument przeciwko karze śmierci. Ale to, co pan powiedział, to jest też podnoszone. To jest też, i to jest ciekawe, że co to za kara? Ludzie też czasem mówią... Można to traktować jako akt łaski, prawda? Ja no właśnie. Na przykład program dokumentalny o kanibalach z rosyjskich więzień i oni proszą o śmierć. No tak, można być tak w strasznych warunkach przebywać w więzieniu, bo śmierć jest wybawienie. Ale mówimy o naszym... Nie sądźcie, skażę pedofilu. Tam też wypowiadają się pedofile, którym się znudziło już siedzenie w więzieniu. Się nie dziwię, szczerze mówiąc. Tak, ale oczywiście my tutaj mówimy o takich zrealizowanych warunkach, na ogół niemalże zrealizowanych w państwach Zachodu, kiedy siedzi się w warunkach humanitarnych w więzieniu i a kara śmierci wykonywana jest właśnie tak, aby ona sama, sam przebieg wykonania wyroku był możliwie najmniej dolegliwy. Coś pan chciał powiedzieć? Tak, chciałbym kontynuować temat tego, że nikt nie ma uprawnień do skazywania na śmierć. Tak? No. To tak samo nikt nie powinien mieć uprawnień na skazywanie kogoś na, powiedzmy, rok więzienia, bo wtedy się skazuje Skarb Państwa na wydatki związane z tym i wtedy tego człowieka na odosobnienie przez rok, czyli on tak jakby umiera dla społeczeństwa. Czyli on jest martwy przez rok. Nie, no dobrze. Znaczy, można zadać pytanie bardzo ogólne, czy człowiek ma prawo sądzić innego człowieka? Pytanie jest dosyć scholastyczne, bo czy rozstrzygniemy tak czy inaczej, no to wiadomo, że w ogóle że sądzimy. Zresztą odpowiedź jest prosta, gdyby nie miał prawa sądzić, to znaczy nie miałby prawa oceniać, nie byłby żadnego życia moralnego. Bez ocen nie ma życia moralnego. Jak nie możemy ocenić zła bądź dobra, to też czymś zupełnie jałowym stają się nakazy i zakazy moralne. Obowiązki, powinności, one wszystkie nie podlegają ocenie, w związku z tym zamierają właściwie, bo gdybyśmy się wyzbyli języka ocen, wyzbylibyśmy się też w ogóle języka moralności, języka powinnościowego. Taka jest tego rodzaju sugestia, że w ogóle człowiek nie powinien, nie ma uprawnień moralnych do tego, żeby osądzać innych, a tym bardziej karać. Taka sugestia jest w gruncie rzeczy
czysto taka sobie od scholastyczna, prawda? No natychmiast upada w konfrontacji z życiem. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś sobie wyobraził świat, w którym nie ma moralności, nie ma ocen moralnych, nie ma osądzania. A poza tym podstawa do takiego sądu, że już nie wolno nam takie przekonania, że nie wolno nam osądzać innych, jest niby to moralne. A przecież to przekonanie obraca się przeciwko moralności. Gdyby nikt nikogo nie osądzał, wszyscy by sobie robili co chcą, nie byłoby żadnej moralności, nikt by nie odczuwał, że ma taki czy inny obowiązek, bo czegoś tam mu nie wolno, ani nikt by go nie oceniał, ani on nie oceniałby nikogo, w konsekwencji nie oceniałby też i samego siebie. Moralność by zupełnie wyparowała. Osądzanie, ocenianie jest immanentną, nieodłączną częścią życia moralnego, a poza tym w takim porządku czysto praktycznym społeczeństwa, w którym nie byłoby kar, nie byłoby wymiaru sprawiedliwości, byłoby społeczeństwem po prostu przedprawnym, nawet społeczeństwem całkowicie dzikim, byłyby się rzeczy zwierzęce, tak? No, ale na przykład biorąc pod uwagę nasz kraj tylko wyłącznie, to w społeczeństwie, który 90% ludzi, nie zna dokładnej statystyki, deklaruje się jako katolicy, prowadzenie kary śmierci byłoby jakąś, nie wiem, paranoją z udziałem całego kraju, no bo będąc katolikiem, to oznacza, że potępia się, odbierają życia. Nie, proszę Państwa, to jest nieporozumienie. Sprzeciw wobec kary śmierci nie wyszedł ze strony środowisk religijnych, w ogóle nie opiera się na religijnych argumentach. Wszystkie wyznania naszej części świata, łącznie ze wszystkimi głównymi wyznaniami chrześcijańskimi, zawsze stosowały karę śmierci. Tutaj był powszechny konsens na Zachodzie i w całym świecie. Nie było żadnego, nawet myśl się nie pojawiała, że religia miałaby zakazywać. Nie miało to żadnego związku z doktryną. Nie, miało to jak najbardziej związek z doktryną, gdyby się zapytać miarodajnych teologów w czasach przedliberalnych, czyli w czasach poprzedzających te, w których się w ogóle zaczęto wytaczać argumenty przeciwko karze śmierci, argumenty generalnie w ogóle niereligijnej natury i nie ze środowisk religijnych czy teologicznych wychodzące, to oczywiście bardzo dobrze by to uzasadnił. Jest mnóstwo przykładów, że tak powiem, chwalebnego stosowania kary śmierci w dziejach, czy to biblijnych, czy to w dziejach z chrześcijaństwa. Nie, to w ogóle to jest nieprawda. Znaczy, nie ma czegoś takiego, że ludzie wrażliwi, pobożni, od dawien dawna byli przeciwni karze śmierci, nic z tych rzeczy. Religie zwykle były niezwykle surowe, nawet bardziej surowe niż władze świeckie w stosunku do swoich wiernych, a w wielu systemach religijnych, tak zwanych ortodoksyjnych, to znaczy takich, miałem na myśli prawosławia tutaj jakoś szczególnych, które się nazywa właśnie samo siebie ortodoksyjnym, tylko takich, w których doktryna jest jakby najistotniejsza i wierność doktrynie, w takich systemach religijnych odstępstwa od wiary, odstępstwa od doktryny, czyli herezje, były karane śmiercią i to w takim głębokim przekonaniu, że jest, ta kara jest dobrem wyświadczanym heretykowi, ponieważ jego herezja urąga nie tylko Bogu, nie tylko w wspólnocie wiernych, ale jakby jego samego strąca do coraz niżej do piekieł, że jakby przerwanie herezji przez uśmiercenie heretyka jest pewnego rodzaju łaską. Podobnie też sądzono, gdy nawracano siłą taki czy inny lud na taką czy inną religię, sądzono, że wyrządza się, choćby się czyniło się to środkami terroru, że wyrządza się wielką łaskę temu społeczeństwu, temu ludowi, bo przynajmniej niektórzy będą mieli szansę podobać się Bogu przez to, że się nawrócą. Nie ma żadnego, absolutnie historycznie nie ma żadnego związku między pobożnością a wątpliwościami co do stosowania kary śmierci, a władze religijne rozmaitych wyznań szafowały wyrokami śmierci w sposób niezwykle hojny.
i dotyczy to także wyznań chrześcijańskich. Także to jest zły krok. Natomiast ja powtarzam pytanie do Pana skierowane, ale też i do wszystkich Was. Jaki jest moral, co może przemawiać za tezą, nie argumentem, tylko tezą, że człowiek nie ma prawa stosować kary śmierci wobec innego człowieka? Bo to jest przedmiotem w tej chwili właśnie naszego namysłu. Nie wystarczy tezę wypowiedzieć, tylko trzeba znaleźć argument. Dlaczego nie mamy prawa, nie powinniśmy stosować kary śmierci? Czy mi się wydaje przede wszystkim, że w dzisiejszych czasach ludzi już nie pali się na stosach? No, tak się znaczy, no tak, no, ale biorąc pod uwagę cywilny rolę społeczeństwa i że leczy się grupy chrześcijańskie, prawda, tam jakieś społeczności, raczej mówią o tym, że tylko Bóg ma prawo dawać życie i odbierać, czy jakoś tak, prawda? No, ale jak ja usłyszałem, no, ale Pismo Święte i chrześcijańskie mówi o tym, że można karać ludzi adekwatnie z ich czynami, prawda? Czy nie, jeszcze raz, proszę Państwa, jeżeli jakaś religia zmieniła zdanie, że tak powiem, jakaś instytucja religijna, to zmieniła zdanie pod wpływem tradycji zupełnie poza religijnej, tradycji liberalnej, przyłączając się do tego mainstreamu elit, który jest przeciwko karze śmierci. Tak? I można potem ex post szukać jakichś teologicznych do tego uzasadnień, ale absolutnie nie jest tak, że jakby pierwotnie, źródłowo, nie wiem, w chrześcijaństwie, w islamie, czy w judaizmie jakby kara śmierci była wykluczona. Nigdy tego tak nie rozumiano. Oczywiście w każdej tradycji religijnej jest zakaz mordowania, czyli niesprawiedliwego uśmiercania, natomiast nie jest w ogóle znane z czasów przednowożytnych poddawanie wątpliwość nie tylko celowości, dopuszczalności, ale też obowiązkowości kary śmierci. Kara śmierci była zawsze traktowana jako obowiązkowa kara, znaczy jako kara, która musi być wymierzana za zbrodnie. To często nie zbrodnie tylko polegające na zabiciu kogoś, ale przeróżne inne zbrodnie, na przykład herezję bądź bluźnierstwo albo świętokradztwo. Bardzo szeroki był katalog win, za które karano śmiercią, nie budząc żadnych społecznych kontrowersji. To był zupełnie powszechny konsens. Nikogo kara śmierci nie raziła, zaczęła razić absolutnie nie jakichś szczególnych pobożniejszych, tylko takich właśnie mieszczańskich, oświeconych, liberalnych pisarzy od XVII wieku, a na większą skalę dopiero do XVIII. Ale dopiero dzisiaj to przynosi taki skutek, że szersze elity, właśnie raczej laickie, świeckie, są przeciwne karze śmierci i przeprowadziły to, ten pogląd na gruncie legislacyjnym, na gruncie prawodawstwa karnego, a już jak tam środowiska religijne się do tego ex post przyłączają. Ale proszę absolutnie nie mylić przyłączania się po 2 czy 3 tysiącach lat do takiej opinii z rzekomym pierwotną obecnością zakazu wykonywania kary śmierci w danej kulturze religijnej. No, to jakiś nonsens. Przez tysiące lat w imię religii, przez religię, dla religii kara śmierci była wykonywana. Więc w ogóle zostawmy porządek religijny, bo nie chodzi o to, żeby teraz rozważać kwestie niepodlegające osądowi czy to państwa, czy to choćby wolnego, nieuprzedzonego rozumu, tylko chodzi o stan prawa, o kodeks. Kodeks karny tworzy się nie ze względu na przekonania religijne, tylko ze względu na argumenty, które mogą uznać wszyscy, prawda? Które są dostępne dla wszystkich wierzących i niewierzących. Także argumenty religijne w kwestiach, które są dotyczą legislacji, dotyczą tworzenia prawa karnego, no są zupełnie niestosowne. Ta nasza dyskusja odbywa się na gruncie obywatelskim, na gruncie ogólnospołecznym, a nie na gruncie jakichś wspólnot religijnych. Także proszę argumentów religijnych nie przywoływać, proszę spróbować etycznie i racjonalnie uzasadnić tezę, jeśli taką tezę żywicie, że człowiek nie ma prawa stosować kary śmierci. Dwie osoby, może najpierw pan. Znaczy ja nie do tego, tylko ogólnie dla mnie, jeśli są bite dowody na to, że ktoś popełnił przestępstwa, jest dobrze, no zależy tam zgwałcił, zabijał,
to dla mnie nie powinno być żadnym przeciwnik, bo okrucieństwo, no tak, zniżamy się tak naprawdę do tego poziomu, ale jeśli my nie podamy go karze śmierci, to on będzie usatysfakcjonowany i on będzie sobie żył dalej i nie straci tego, co jest największym skarbem życia, tak? No więc będzie nam grał na losie. Będzie nam grał na losie, będzie urągał nam, pozostając w stanie prawnym. Proszę Państwa, ten argument dotyczący pozostawania w stanie prawnym ma swój kontrargument po tej stronie, że mianowicie karając śmiercią ponosimy porażkę, bo eliminujemy człowieka spoza władzy prawa, że on właśnie ginąc jakby grany nam na nosie, a my sami wiążemy sobie ręce. Że właśnie to jest argument przeciwko karze śmierci, że dzięki temu, że od niej odstępujemy, że wyrzekamy się kary śmierci, my potwierdzamy uniwersalne władztwo prawa. Nikomu nie pozwolimy umknąć spoza przestrzeni obowiązywania prawa. Czyli można to nazwać uniwersalizmem prawa. Stanu prawnego. To jest najbardziej taki sophisticated, najbardziej taki wyrafinowany argument przeciwko karze śmierci, jaki w ogóle istnieje. Znacie jeszcze jakieś argumenty? Tak? Czy może tak, to jest banalne, ale każdy ma prawo do odkupienia swoich win. To jest według mnie chyba taki dość mocny argument, bo każdy zasługuje na tak zwaną drugą szansę. Tak, dobrze, można oczywiście możliwość poprawy. Resocjalizacji. Proszę Państwa, może, że kara nigdy nie będzie równoznaczna z popełnionym czynem, czyli nasz wędrownik zabił 100 osób, a on umrze tylko raz. Tak, tak, ale to jest kara największa, to jest argument na rzecz kary śmierci. Rzeczywiście, możliwość poprawy jest ważnym argumentem, o którym w tej chwili zapomniałem. Nie wiem, czy jeszcze czegoś nam na liście brakuje, jeśli ktoś coś widzi, tak? Mogę dodać? Proszę. Wyłaniamy spośród ludzi wtedy kogoś, kto musi to wykonać, czyli w majestacie prawa staje się mordercą. Aha, wykonawca, tak, kwestia wykonawcy. Status wykonawcy kary śmierci, status wykonawcy. No to jest taki argument, powiedziałbym, dosyć taki wyszukany, no bo jeżeli kara śmierci jest akceptowana, no to kat nie jest wtedy zbrodniarzem. Prawda? Kat działa w majestacie prawa. No, można co najwyżej uważać, że kat jest zbyt obciążony fizycznie, ale kara śmierci się wykonuje w ten sposób, że katów jest kilku i nie wie nigdy ten kat, że to właśnie on wykonał wyrok. Także to się dosyć łatwo omija. Kat jest postacią w społeczeństwie, które afirmuje karę śmierci, kat jest postacią bardzo szanowaną. Właśnie dlatego, że bierze na siebie tak ciężką robotę, no, tak psychicznie obciążającą. Pozwólcie, że zabiorę Wam 2 minuty przerwy, żeby to jeszcze zrekapitulować. Otóż te wszystkie argumenty są zwykle przeważają w opinii ludzi nad tymi wszystkimi argumentami łącznie, ale sytuacja jest o tyle trudna, że na każdy z tych argumentów można bardzo osłabić. Pomyłka sądowa, owszem, zdarza się, ale bywają sytuacje niewątpliwe, prawda? I to każdy musi przyznać, że takie sytuacje istnieją. Możliwość poprawy w niektórych sytuacjach jest absolutnie iluzoryczna, jest to po prostu tylko jakiś wykręt. Kara pozornie wielka, w tym wypadku kara śmierci nie chodzi o osiągnięcie tego efektu proporcjonalności kary do winy. Kara śmierci w ogóle nie jest karą, można powiedzieć. Z punktu widzenia porządku karania jako wymierzania sprawiedliwości, kara śmierci nie jest karą, nie aspiruje do tego. Kara śmierci jest eliminacją zbrodniarza, jest poza porządkiem kary jako takiej. Status wykonawcy kary, przed chwilą mówiłem, okrucieństwo jest tym najsilniejszym argumentem, bo rzeczywiście, nawet jeżeli karę śmierci wykonamy bardzo łagodnie, to sam fakt, że ją wykonujemy, oznacza mówienie językiem przemocy. Ten argument najtrudniej obalić.
No i wreszcie to roszczenie do uniwersalnego zakresu stosowania prawa, jak kogoś zabijamy, pozwalamy mu umknąć, że tak powiem, spod władzy prawa, no to jest argument taki, można powiedzieć, czysto scholastyczny. Ta strona zwycięża realnie ze względu na ten argument. Natomiast opinia publiczna przede wszystkim trzyma się argumentu takiego, że jest ta kara, że to jest kara właśnie emocjonalnie odpowiadająca oburzeniu, jakie wywołuje sama zbrodnia. I to wszystkie inne argumenty są słabsze. Poniekąd społeczeństwo daje sobie prawo do zemsty. Zemsta, która jest uważana za coś z zasady nieetycznego, prawda? Czyli zemsta jako aspekt okrucieństwa, przez społeczeństwo na ogół uważana jest za coś etycznie dopuszczalnego w niektórych okolicznościach. I tak naprawdę kluczem do całej tej dyskusji jest pojęcie zemsty i jej oceny. Jako, że nie mamy już czasu, to muszę was zostawić z tym problemem. Myśląc o karze śmierci, trzeba myśleć o statusie zemsty. Czy zemsta jest jednoznacznie nieetyczna? Czy też można pozwolić człowiekowi na to, by był w pewnych okolicznościach mściwy? Czy zemsta ma prawo obywatelstwa, etyczności, czy nie? Z tym was zostawiam i dziękuję bardzo. Dziękuję.